Sześciolatek z Mariupola napisał list do Johnsona. Sześciolatek napisał list do Johnsona. Chciałbym, żeby ludzie już nie umierali. Chciałbym, żeby wojna skończyła się jak najszybciej i ludzie już nie umierali, napisał Ila Kostuszewicz w liście do premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johnsona. Sześciolatek podczas ataku rakietowego w Mariupolu stracił rodziców. Znajdę sposób, by przekazać list Ili brytyjskim władzom. Nie można odmówić dziecku, które tak wiele przeszło, zapowiedział Dariusz Ostrna, dyrektor sportowy Szachtaru Donieck, klubu, który pomaga sześciolatkowi. Chciałbym, żeby wojna skończyła się jak najszybciej i ludzie już nie umierali. Chcę grać w piłkę u siebie w Mariupolu. Chciałbym też, żeby żadne dzieci na świecie nie przeżywały wojny. Pozdrawiam wszystkie dzieci w Wielkiej Brytanii. Dziękuję, że nam pomagacie. Zwyciężymy. Mam kotkę Frosię. Przesyłam panu flagę Ukrainy, którą sam namalowałem. Ściskam pana mocno, napisał Ila Kostuszewicz w liście do szefa brytyjskiego rządu Borisa Johnsona. Znajdę sposób, by przekazać list Ili brytyjskim władzom. Ila Kostuszewicz został uratowany w Mariupolu przez wolontariuszy, a obecnie mieszka u jednej z rodzin w Słowiańsku na wschodzie Ukrainy. Chłopczykowi pomaga również klub piłkarski Szachtar Donieck, wielokrotny mistrz kraju. Znajdę sposób, by przekazać list Ili brytyjskim władzom. Nie można odmówić dziecku, które tak wiele przeszło. Wypełnię tę misję, zadeklarował dyrektor sportowy Szachtara Dariusz Ostrna, były reprezentant Chorwacji, a w latach 2003-2018 zawodnik drużyny z Doniecka, cytowany przez ukraińską Prawdę. List Johnsona do dzieci z Ukrainy. 23 maja Boris Johnson napisał list otwarty do dzieci z Ukrainy, w którym nazwał je wzorem do naśladowania dla świata. W każdym innym roku dzieci takie jak wy wybiegałyby z domów i szkół, by bawić się z przyjaciółmi, ganiać za piłką, po prostu cieszyć się tym, co powinno być wyjątkowo beztroskim okresem w waszym życiu. Każdego dnia ukraińskie dzieci uczą nas wszystkich, co to znaczy być silnym i godnym, trzymać głowę wysoko nawet w najtrudniejszych czasach, podkreślił brytyjski premier.